Cześć, zapraszam Was dzisiaj kolejny raz na rozwiązywanie egzaminu na prawo jazdy na kategorię B. Rozwiążemy cały egzamin, a przypominam, że całą aktualną bazę pytań znajdziecie w naszym serwisie ltesty.pl oraz w naszych aplikacjach mobilnych. To co? Zaczynam. Testy, próbny egzamin i rozwiąż. Czy w tej sytuacji wolno Ci opuścić miejsce zdarzenia, bo uznałeś, że sprawca wypadku udzieli pomocy poszkodowanemu? Nie, nie powinniśmy go opuszczać, powinniśmy sprawdzić, co się wydarzy. Odpowiedź nie. Czy z tak oznakowanej jezdni wolno Ci zjechać na widoczny po lewej stronie parking? Tutaj widzimy, że mamy linię przerywaną na wysokości tego parkingu, więc tak. Czy w tej sytuacji znajdujesz się na jezdni dwukierunkowej? Tak, ponieważ mamy podwójną linię ciągłą. Czy w odległości 1000 metrów od tego znaku rozpocznie się droga ekspresowa? Tak, ta tabliczka o tym mówi. Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o trzech niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo? Trzy i pierwszy w lewo, tak jest. Czy na tej drodze zawsze masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pierwszemu? Nie, ponieważ to jest strefa ruchu, więc nie. Czy w tej sytuacji masz prawo zrezygnować z użycia kierunkowskazu przy zmianie pasa? Zmieniamy pas, więc nie mamy prawa rezygnować. Czy przed ominięciem widocznej przeszkody masz obowiązek ocenić sytuację za pojazdem na pozostałych pasach ruchu? Tak jest, oczywiście. Poruszasz się drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji należy podjąć natychmiastową próbę zatrzymania? No tutaj dochodzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Oczywiście powinniśmy taką próbę podjąć. Czy w przedstawionej sytuacji kierujący pojazdami zgodnie z przepisami umożliwili swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego, tworząc tak zwany korytarz życia? Tak jest. Tutaj mamy, że to jest wszystko w porządku. Więc tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Mamy zielone światło. Drogę z pierwszeństwem? Nie. Czy przejeżdżając przez kałużę powinieneś zmniejszyć prędkość tak, aby uniknąć ochlapania pieszych? Tak, oczywiście. Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego masz obowiązek być przygotowany do zatrzymania pojazdu? No, może się taka sytuacja zdarzyć, więc tak, mamy obowiązek. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z lewej strony? I tu widzimy, dojeżdżamy do ronda, mamy znak ustąp pierwszeństwa. Ci na rondzie mają pierwszeństwo, więc nie, nie mamy pierwszeństwa. Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować manewr wyprzedzania? Tak, mamy prawo, ponieważ tutaj nie zachodzą żadne okoliczności, które by nam tego zabraniały. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony? Mieliśmy tam tabliczkę z układem, przebiegiem drogi z pierwszeństwem i nie, nie musimy, ponieważ oni są na drodze podporządkowanej. Czy poruszeniu pojazdu znajdującego się przed Tobą wolno Ci przejechać przez widoczny przejazd bez ponownego zatrzymania się? Nie, ponieważ mamy znak stop, nie możemy, musimy się zatrzymać. Czy w tej sytuacji możesz zatrzymać pojazd na chodniku tuż przed przystankiem? Nie wolno nam zatrzymywać się tuż przed przystankiem. Czy w tej sytuacji powinieneś zastosować zasadę ograniczonego zaufania? Tutaj mamy kogoś wchodzącego na jezdnię, więc tak powinniśmy ją zastosować. Czy umieszczona pod tym znakiem zakazu tabliczka określa długość odcinka jezdni, na którym zakaz ten obowiązuje? Tak, na długości 100 metrów. Jaki minimalny odstęp od pojazdu poprzedzającego powinieneś zachować, stojąc w tunelu w zatorze drogowym, tak zwanym korku? Jest to określone jako 5 metrów, czyli odpowiedź B tutaj będzie, od razu wam odpowiem. Nie będzie to ani 3, ani 7, tylko 5. Jesteś uczestnikiem lub świadkiem wypadku drogowego. Które z wymienionych informacji należy podać, dzwoniąc pod numer alarmowy? A. Miejsce zdarzenia oraz liczbę i stan ofiar wypadku. B. Tylko liczbę pojazdów biorących udział w wypadku. C. Tylko liczbę ofiar wypadku. Powinniśmy podać zarówno miejsce, jak i liczbę i stan ofiar wypadku, czyli odpowiedź A.
Jakiego sygnału dźwiękowego możesz używać w pojeździe samochodowym? A. O zmiennym tonie, B. O dowolnym tonie, C. O ciągłym, nieprzeraźliwym tonie. Wolno nam używać sygnału o ciągłym, nieprzeraźliwym tonie. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy? A. W sytuacji pokonywania ostrego zakrętu i trudności z utrzymaniem oczekiwanego toru jazdy, B. W sytuacji konieczności nagłego przyspieszenia na drodze gruntowej, C. W sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości. I ESP przyda nam się w sytuacji pokonywania ostrego zakrętu i trudności z utrzymaniem toru jazdu, czyli odpowiedź A. W jaki sposób wolno Ci przewozić ładunek w przyczepie ciągniętej przez samochód osobowy? A. Ładunek może zasłaniać niektóre światła przyczepy. B. Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu. C. Ładunek nie musi być zabezpieczony przed zmianą położenia. Ładunek nie może naruszać stateczności pojazdu, czyli odpowiedź B. Jaki wpływ ma prędkość jazdy na kąt widzenia kierującego samochodem osobowym? A. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się. Wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia rozszerza się. Nie ma żadnego wpływu. Ten wpływ jest taki, że wraz ze wzrostem prędkości kąt widzenia zawęża się, czyli odpowiedź A. Co musisz zrobić, żeby przewieźć 3-letnie dziecko na tylnym siedzeniu samochodu osobowego, na którym w fotelikach już siedzi dwoje dzieci i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika? A. Musisz zabezpieczyć dziecko pasami bezpieczeństwa. B. Powinieneś posadzić dziecko na kolanach osoby dorosłej. C. Musisz zablokować tylne drzwi, uniemożliwiając ich otwarcie od zewnątrz. Należy zabezpieczyć dziecko pasami bezpieczeństwa. Odpowiedź A. W jaki sposób przewozisz dziecko o wzroście mniejszym niż 150 cm na przednim siedzeniu samochodu osobowego, który ma 5 miejsc siedzących? A. Na kolanach pasażera. B. W foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dziecko. C. W foteliku bezpieczeństwa tyłem do kierunku jazdy, jeżeli pojazd ma aktywną poduszkę powietrzną dla pasażera. Dziecko należy w tej sytuacji przewieźć w foteliku bezpieczeństwa lub innym urządzeniu przytrzymującym dziecko. Odpowiedź B. Jakie jest ryzyko poślizgu pojazdu podczas jazdy w czasie deszczu? A. Największe w początkowej fazie deszczu. B. Najmniejsze w początkowej fazie deszczu. C. Największe w końcowej fazie deszczu. Ryzyko poślizgu jest największe w początkowej fazie deszczu. Odpowiedź A. Kierujesz samochodem. Jak powinieneś się zachować w czasie wymijania pojazdu nocą? A. Patrzeć prosto w reflektory pojazdu nadjeżdżającego sprzeciwka. B. Zmienić światło mijania na drogowe. C. Patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego sprzeciwka i wypatrywać tam ewentualnej przeszkody. I to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Odpowiedź C. Należy patrzeć w prawo od źródła światła pojazdu nadjeżdżającego sprzeciwka. Jak utrzymasz właściwy tor jazdy, gdy poruszasz się drogą ekspresową w gęstej mgle? A. Uwzględniając znaki poziome wyznaczające pasy ruchu. B. Obserwując znaki pionowe. C. Obserwując wskazania nawigacji satelitarnej. W tym wypadku najlepiej uwzględniać znaki poziome wyznaczające pasy ruchu, czyli odpowiedź A. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy? A. 30 km na godzinę, B. 60 km na godzinę, czy C. 90 km na godzinę? Czyli mamy sytuację, że holujemy inny samochód, wyjeżdżamy z terenu zabudowanego, czyli dopuszczalna prędkość to 60 km na godzinę. I to było ostatnie pytanie. Zaliczyliśmy na maksa, mamy 74 punkty. Fajnie, dziękuję Wam za wspólne rozwiązywanie. Życzę wielu udanych egzaminów. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.